Five 2021. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Merry Christmas. W dzisiejszym materiale niesamowity, nieziemski, bardzo limitowany samochód AMG GTR Pro. Do wyboru, do koloru tutaj na tym placu. Dzisiaj odbieram GTR-a Pro, przy okazji pokażę wam, jak wygląda kluczyk do tego samochodu. Słuchajcie, jak macie 20-letnią C-klasę w 1.8 z kompresorem, to tak samo wygląda ten kluczyk. I to jest naprawdę ten kluczyk, zobaczcie, to jest hit. Wsiądźmy sobie, tylko żeby hurakana tutaj nie przytrzeć. Swoją drogą, tak ciężko, to chyba do żadnego auta mi się nie wsiadało. To jest komfort. Pierwsze wrażenie, wow, wow, naprawdę, jest surowy, na przykład nie ma podgrzewania foteli, albo jeszcze tego nie wychmieniłem, gdzie jest, może na wyświetlaczu, ale generalnie przez takie drobnostki jest bardzo, bardzo surowo odbierany. I tak chyba też miało być. Świetne są te kubełki, cieszę się, że dzisiaj będę jeździł tym samochodem, naprawdę, rzadko kiedy jestem tak podekscytowany. Zauważyłem teraz, ma bardzo, bardzo słaby promień skrętu i to dobrze na torze, ale no do takiego świrniętego jeżdżenia nie za ciekawie. Jedziemy dalej. No dobra, spróbujmy z tą procedurą. ESP off, wszystko off, trakcja. No tą trakcję sobie zostawmy na trójce, bo tu jest stopień regulowania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-stopniowy regulacja trakcji. Restart, 5000 obrotów. Na taką piękną drogę, którą już pewnie możecie kojarzyć. To jest idealny moment, żeby opowiedzieć wam o tym samochodzie. Z tego miejsca też warto powiedzieć, że partnerem tegorocznego świetnego wydarzenia, jakim jest Royal Trip High Five, jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Jest liderem na rynku w zasadzie od 25 lat, polska firma. Ostatnio nawet na giełdę weszli, więc jest grubo. Także warto przy zakładaniu konta pomyśleć o tym, żeby zrobić to ze sprawdzonym partnerem. I naprawdę warto, bo oprócz tego, że macie powitalny, atrakcyjny bonus, który oczywiście czeka na was w opisie, to jak już będziecie mieli to konto, korzystali, no to będą się pojawiały dla was bardzo specjalne oferty, kolejne i atrakcyjne bonusy. Pamiętajcie, że musicie być pełnoletni, żeby skorzystać z tej promocji. Patrzcie, pokażę wam ten samochód. Tak wygląda silnik, skonstruowany, złożony bardziej przez Nicolę Stanicia. Brzmi jak jakiś taki koszykarz najbardziej popularny w Bratysławie na przykład grający. Popalcowany jak widać, albo kuna chodziła. Musimy uważać na te kuny. Tutaj nic się nie zmienia względem zwykłego AMG GTR-a, jeśli w ogóle można mówić o AMG GTR-ze jako o zwykłym samochodzie. 585 koni, 4-litrowe biturbo, 700 Nm momentu obrotowego w szczytowym momencie. Długa maska i generalnie cała bryła samochodu jest świetnie ogarnięta. Bardzo podobne jest do Dodge'a Vipera, to jest moje chyba ulubione, takie auto marzeń, można powiedzieć. No i AMG GTR to jest europejski, można powiedzieć, odpowiednik, to znaczy ja to tak definiuję, europejski odpowiednik Vipera. Zupełnie inaczej się prowadzą te samochody, ale mają bardzo dużo wizualnych cech wspólnych. No i zobaczcie tylko, jak wygląda ten samochód z tej perspektywy. Największy wpływ na to, jak prowadzi się ten samochód, ma zawieszenie. GTR Pro ma nowe zawieszenie regulowane i tak naprawdę też inną aerodynamikę nastawioną na oczywiście zwiększenie siły docisku oraz taką optymalizację całej budy, całej sztywności samochodu, no i oczywiście masy własnej, którą wiadomo przez te koła, o których wcześniej wspomniałem, uzyskano. Tutaj ta masa jest zmniejszona i dodatkowo oczywiście hamulce z kompozytów. To są karbonowo-ceramiczne hamulce zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tak to wygląda. No i oczywiście oprócz tego, co wspomniałem, tak naprawdę bardzo dużo karbonu. Nie mówię o tym splitterze, no, chociaż też trochę. On jest co prawda regulowany, bardzo ciekawy. Potem w środku wam pokażę, jak tam można to regulować. No i generalnie to są takie składowe, które sprawiły, że GTR Pro jest o te kilka sekund szybszy na Nordschleife, bo tam 7 i
7 minut 4 sekundy z kawałkiem zrobił rekordowego czasu. Dodatkowe różnice, które bardziej już chyba wizualnie zmieniają go względem normalnej wersji, chociaż może też wyciągają jakieś ciepłe powietrze z tego silnika, to są właśnie te tak zwane skrzela na nadkolach. Cała maska w zasadzie jest taka sama jak w zwykłym GTR-ze. Karbonowe lusterka. No i... A jakie to są koła? 18, 19? To jakieś małe. 19, okej. Okay. No i tak seryjnie wychodzi z fabryki. Bardzo ładne są te felki, bardzo mi się podobają. Bardzo specyficznie stworzony jest tutaj układ wydechowy. Bo zobaczcie, że macie jedną główną rurę wydechową, która dzieli się na dwie, ale to niewiele daje tak naprawdę. Ale oprócz tego, zobaczcie co jest tutaj. Tu jest druga, wcale nie fejkowa. I na domiar tego wszystkiego trzecia z tej strony. Bo robi robotę. Całość oczywiście dopełniała, jak żeby inaczej, karbonowa lota. Cały karbon. I tutaj na takich zawiasikach pracuję sobie. Co to? Właśnie nie wiem. Jakoś tak nie. Odzywa się, że trzeba go chyba przepalić. Spróbujmy. Ten samochód, nawet na postoju fajnie strzela przy zwiększaniu obrotów, ale najlepsze, największe smaczki w tym wszystkim są podczas jazdy. Przy okazji prędkość na wsteczny V-Maxa. No i przyspieszenie na prostej. To co kochacie najbardziej. Tak to brzmi. Spotkałem się z Markiem, BM Automotive, żeby zrobić cudowne zdjęcia. Z Markiem znamy się już ile? Z 3 lata? Marek? No będzie ze 3 lata, no. Coś takiego. I poznaliśmy się jako takie małe klipki, zarówno ja jak i Marek. Dosłownie. A teraz obaj fajnie nam się to toczy. No bo Marek działa w temacie. No ja też, jak widać, coraz bardziej w temacie działam. Robimy zdjęcia, które teraz widzicie w zasadzie. To są zdjęcia Marka. Autorstwa Marka, no i uważam, że bardzo dobrą robotę robi. Robert mnie pierwszy odkrył i to się pięknie potoczyło. Jest. Jedziemy dalej, miła pogawędka z właścicielem, tutaj mieszkańcem. Tak brudnego, sportowego samochodu to ja dawno nie widziałem, dzisiaj jest strasznie, bo jest na plusie, jest duże błoto. Zobaczcie, prawie blachy nie widać, chociaż w sumie może to i dobrze. No i teraz można nim jeździć bez wstydu. Ciężko będzie go utrzymać w takiej czystości, jedziemy dalej. Przy okazji powiem wam, że te felgi się tak ciężko myje, zobaczcie. O, tu nawet została woda. Ciężko to wszystko wyciągnąć z tego, to na detailing trzeba by co kilka dni jeździć. Od razu włączyłem sobie tryb track. Naprawdę ten samochód grzechem byłoby jeździć nim na komforcie, co? Niesamowite przyspieszenie. To co wyróżnia to auto, to jest prowadzenie względem zwykłego AMG GTR-a. Mimo że czasowo to jest tylko, wiecie, tam 3 sekundy różnicy, 3,3 sekundy różnicy na to, że Nürburgring względem zwykłego AMG GTR-a. Ale wiecie, redukcja i... coś nieprawdopodobnego. Jestem zakochany w tym samochodzie. Prowadzenie go-kart, naprawdę. Samochód jest troszeczkę inaczej rozłożony względem aerodynamiki zwykłego GTR-a. No znowu jesteśmy na czerwonym świetle, spróbuję spokojnie teraz ruszyć, żeby nie stracić trakcji. Chodziło mi tak, teraz już można. Fajnie strzela. I znowu pierwszy na światłach, no. Kusi ten samochód, kusi. Dzisiejszy, dobry dzień. Samochód kosztuje katalogowo ponad milion, na 100% ponad bańkę PLN-ów i mam wrażenie, że to właśnie jest ten samochód, który już wychodząc z salonu, kupując ten samochód, jest warty więcej, nawet nowy czy używany. I w zasadzie to by było na tyle w dzisiejszym materiale, ale materiał... O Jezu, zapomniałem jak tu się wychodzi ciężko. Trzeba się odsunąć do tyłu. Materiał wyszedł przegenialny moim zdaniem, a w zasadzie nie wiem jak wyszedł, ale mi się jeździło naprawdę w grudniu, przysięgam, z ręką na sercu. Nie jeździłem
lepszym, fajniejszym samochodem. To znaczy takim, który dawał mi większą frajdę z jazdy niż właśnie to auto. AMG GT R Pro do wypożyczenia, Cars Collection. I słuchajcie, jest taki gość, który pojawił już się u mnie na materiale. To jest Wojtek Jusiel. I to jest właściciel tego samochodu. Możecie zaobserwować go na Instagramie, napisać, żeby dawał mi częściej takie perełki, żebyśmy więcej materiałów takich mogli nagrywać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, żeby nie przegapić jutrzejszego materiału, bo będzie również ciekawy. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć!